Witajcie w szóstym już odcinku Szybkich Poradników. Tak, trafiliście na dobry kanał i nie, I Hope nie zmienił płci. W ramach projektu Wspólny YouTube postanowiłam użyczyć swojego głosu, bo przecież ile można słuchać tego I Hope'a. Uważnie wybieraj, jakie modyfikacje chcesz badać w swoich nowo nabytych maszynach. Generalnie rzecz ujmując, myśliwcom zdecydowanie przydadzą się lepsze właściwości lotne, samolotom szturmowym uzbrojenie, a okrętom czy jednostkom naziemnym modyfikacje pozwalające naprawić lub ugasić się. Chcesz wiedzieć, ilu wrogów musisz pokonać, aby wygrać grę? Wystarczy, że wciśniesz tab. Gracze, którzy wyszli z gry, są aktualnie w trybie obserwatora lub znajdują się na ekranie wyboru pojazdu, oznaczeni są specjalnymi ikonami. Wkurza cię trawa w celowniku, jak wychylasz się zza górki? Nic dziwnego, nas też. Na szczęście można ją bez problemu wyłączyć w opcjach. Lecisz stokową maszyną? Nie masz amunicji? A może czujesz, że nie wygrasz z tym okropnym Messerschmittem, który wisi 2 km nad tobą? Spróbuj zwabić wroga na sojusznicze lotnisko i daj pelotkom załatwić twój mały problem. Śmigłowce mogą przejmować punkty w bitwach mieszanych, takich jak naziemne airbagi. Możesz wykorzystać to, aby przechylić szale zwycięstwa. Pamiętaj tylko, żeby najpierw wyczyścić okolice z wrogich jednostek. Przeciwnik cię uszkodził i schowałeś się za zasłoną dymną? Jeżeli masz taką możliwość, to jak najszybciej zmień pozycję. Najlepiej wycofaj się za fizyczną osłonę, taką jak górka czy budynek. Twoi przeciwnicy należą do gatunku Homo sapiens. Zasłona dymna nie spowoduje, że magicznie zapomną, w jakim miejscu znajdował się twój pojazd. Nie atakuj pierwszego lepszego przeciwnika. Często warto odpuścić sobie łatwego fraga i pozbyć się realnego zagrożenia. Jeżeli przeżyjesz starcie, to będziesz miał okazję wyeliminować więcej wrogów. Jak mówił mu dziadek weteran, używaj lornetki, jest za darmo. No i nie dość, że za darmo, to jeszcze wyżej niż widok zdziała. Za jej pomocą możesz bezproblemowo poszukać zagrożenia, samemu zostając bezpiecznie za osłoną. Cierpliwość jest cnotą. Jeśli zająłeś super pozycję, gdzie możesz pozostać niewidoczny, to nie otwieraj ognia zaraz po zobaczeniu wroga w celowniku. Czasami lepiej jest pozwolić mu przejechać jeszcze trochę i zaatakować od tyłu. Jeżeli jesteś pilotem, również powstrzymuj się od pochopnych działań. Czasami lepiej jest poświęcić parę minut na wspinanie się albo znalezienie dogodnego momentu do ataku. Najlepsi gracze to cierpliwi gracze. Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na to, co pojawi się w poradnikach na naszym kanale i w jakiej kolejności będziemy skupiać się na produkcji materiałów, to zajrzyj na Patreona, do którego link znajduje się w opisie. Jak już jesteśmy przy Patreonie, to pozwól, że się wtrącę. Chciałbym gorąco podziękować za wsparcie mojemu pierwszemu patronowi, Adrianowi. Robienie tak jakościowych filmów zajmuje sporo czasu, a co za tym idzie, pieniędzy. Stworzenie tego poradnika zajęło mi około 12 godzin, wliczając w to napisanie scenariusza, nagranie audio, zebranie osób do pomocy, nagranie i jeszcze zmontowanie wszystkiego w sensowną całość. Jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, posłuchaj się pani adminowej i kliknij w link w opisie. Dla pierwszej piątki mam też mały bonus na Discordzie. Tymczasem ja się z wami żegnam i życzę nie takiego złego nowego roku.